Siema. Siemano. Nazywam się Agata. Jestem Grzegorz. I? Witamy w naszym domku na kołach. To jest nasz van Volkswagen Crafter z 2013 roku. 2.0 turbo diesel. Kupiliśmy go w 2019 roku. Auto jest z 2013. Jest w dość dobrej kondycji. Wcześniej auto było używane przez budowlańców w Kopenhadze do między innymi do czyszczenia metra. Na zewnątrz nie zmieniliśmy za dużo w naszym vanie, dodaliśmy tylko okna z jednej i z drugiej strony. Dołożyliśmy wlew gazu na zewnątrz i założyliśmy panele na dachu i okna na dachu. Na dachu mamy trzy panele fotowoltaiczne, każdy z nich 160 W. Są to panele 12-woltowe, no i oczywiście okienko tutaj. Całą wodę, którą używamy w wanie do mycia naczyń, do kąpieli, spuszczamy do specjalnego zbiornika tutaj pod vanem, który zbudowaliśmy sami. Zrobiliśmy go z rury kanalizacyjnej. Mamy także opcję podłączenia się do prądu z zewnątrz, ale nigdy jej nie używamy, bo panele nam wystarczają. Auto było już wyposażone w kamery cofania, co bardzo ułatwia zadanie, bo auto ma jakieś 7 metrów długości. Dodaliśmy też zamki antywłamaniowe, solidne, jak widać. Jeden na tylnych drzwiach, a jeden na przysłupie. Teraz pokażemy Wam nasz garaż i gdzie trzymamy większość naszych rzeczy. W garażu mamy oczywiście skrzynkę z narzędziami, których używaliśmy m.in. do budowy vana. Mamy dwa składane rowery, których używamy na co dzień. Tam głębiej mamy dwa składane paddleboardy, czyli takie te pompowane deski do pływania. Tutaj jest nasza siłownia, gdzie mamy naszego TRX-a i wszystkie gumy, których używamy i ripa też. Cały sprzęt do rowerów, koszyki, kaski, nasze maty do ćwiczeń też, a także nasza deska. Cały system elektryczny jest ulokowany tutaj. Mamy dwie baterie po 150 Ah połączone równolegle. Tutaj mamy wszystkie bezpieczniki na 12 V. Tutaj mamy główny wyłącznik 12 V. Tutaj mamy bezpiecznik od paneli fotowoltaicznych, wyłącznik paneli fotowoltaicznych, tutaj mamy różnicówkę i bezpieczniki na 230 i tam cała przetwornica. Jest to urządzenie hybrydowe, które pozwala na... Jest to falownik połączony z przetwornicą. Na wyświetlaczu można wszystko ustawiać, parametry, sprawdzać napięcie na akumulatorach, sprawdzać ile w danym momencie płynie z paneli do akumulatorów. Super urządzenie. Witamy teraz w środku naszego vana i chcemy Wam przedstawić oczywiście bardzo ważną członkinię naszego stawka małego. Chodźcie, Luis. Tu. To jest Luisia, nasza French Bulldożka, która podróżuje z nami cały czas. To jest nieodłączny członek naszej rodzinki. W takiej małej przestrzeni jak w vanie oczywiście staraliśmy się zagospodarować miejsce i przestrzeń jak najbardziej się tylko da. I zaczynając od początku, na przykład mamy tutaj schowek na butki, taki malutki. Wystarczy tutaj paluszek wsadzić i już można buty włożyć do środka. Tutaj po lewej stronie mamy na przykład schowek na
taką saperkę i latarkę. Bardzo przydatna sprawa, jeżeli chodzi o latarkę, warto mieć pod ręką. Tutaj mamy nasz ogrzewacz do wody, gazowy. O, tak się go wyciąga na szynach. Podłączenie jest gazu, wody. No i oczywiście, jeżeli na przykład jest ciepło na dworze, to lepiej wyciągnąć ogrzewacz do wody, żeby się nie przegrzewał w środku. A nawet jeżeli chcemy przy zamkniętych albo bardziej przymkniętych drzwiach kąpać się, to nie ma problemu, bo tutaj mamy też wylot ciepła i można brać prysznic. Chodźcie do środka. Jesteśmy teraz w naszej kuchni. Sercem kuchni jest nasza kuchenka gazowa LP Voyager 4500, która ma dwa palniki, toster i piekarnik, który się otwiera tutaj. I oczywiście ma się opcję takiej robienia na przykład na takiej dużej paterze, bądź jakiejś tam chlebowej foremce. Tutaj na dole, na samym dole mamy śmietniczek nasz, który wysuwa się na szynach. Są dwie komory, jedna jest taka bardziej do użytkowych rzeczy, jakieś tam zmiotki, płynów i tak dalej, a tutaj śmieci trzymamy. Tutaj mamy nasz zlew, który jest trochę głębszym zlewem tak naprawdę, takim użytkowym, industrialnym, a do tego taki industrialny właśnie jest... Co jest? Kran. A do tego jest taki industrialny kran, czarny, bardzo nam się podobał ten kolor. A tutaj ten mały kranik jest do wody czystej, która jest podpięta pod spodem na dwa różne sposoby, zaraz wam pokażę. Tutaj ten kran ma opcję takiego właśnie zraszania, bądź tutaj się zmienia z boczku na jeden nurt. Do tego jeszcze tutaj, aha, dobra, już wam pokazuję. Tutaj mamy włączenie do pompy, czyli pompa się załącza oczywiście, żeby woda użytkowa w tym kranie mogła lecieć swobodnie. Tutaj na dole mamy drzwiczki do wejścia dla wody czystej. Ten zbiornik ma 20 litrów. A tutaj głębiej, po lewej stronie jest taki niebieski duży zbiornik, który ma 70 litrów i on jest otwiany. I on daje nam wodę dzięki temu do zlewu i pod prysznic. Teraz pokażemy wam prysznic. Tutaj mamy naszą piękną zasłonkę w takim temacie dżungli. Pokazuję. Proszę bardzo. I tak, mamy oczywiście tutaj całą baterię prysznicową z termometrem. Tutaj mamy szafeczkę na różne kosmetyki. Tutaj jest magiczna sprawa, bo do tej dużej butli, która jest tutaj fiamy, pod blatem, jest wlew. Wlew takiej z rury elastycznej. Wtedy możemy sobie tutaj bezpośrednio nabierać wody. Tak go chowamy, żeby nie leciały żadne tam odpady bądź woda. Do tego jeszcze mamy nasz kibelek, który jest tutaj Porta Potty z Tedforda. Bardzo się sprawdza. Do góry mamy wylot. To jest to okno, o którym Grześ wam mówił wcześniej. Jest to okno dachowe i można wsysać i wysysać powietrze z fiamy. Tutaj jeszcze jeden element, o którym zapomniałam wam powiedzieć. Tutaj zrobiliśmy sobie dodatkowe pomieszczenie, taki storage nad naszymi głowami, jak siedzimy w kabinie. I możemy sobie tam włożyć cokolwiek takiego jest pod ręką, pierdoły różne. Nasz termometr. Bardzo dobra sprawa, żeby wiedzieć, jaka jest temperatura i jak ją szybko zbić. W wannie mamy oczywiście system ogrzewania postojowego też, Webasto. Tutaj jest panel sterowania, można włączyć i regulować temperaturę. A w wannie, jakby w ciągu wana, mamy różne wyloty, które można zatykać i modulować właśnie, gdzie powietrze ciepłe wychodzi. Jeden wylot jest tam, w jednym rogu prysznicu. Można zatkać, jeżeli się chce, albo otworzyć, jeżeli chciałoby się powietrze mieć. Tutaj jest kolejny wylot i na samym końcu, jakby pod, z tamtej strony jest kolejny wylot i tym sposobem możemy ogrzać sobie całego rana, nie wychodząc w ogóle ze środka. Tutaj jest nasza świnka z Kluk, z parku etnograficznego. Tutaj są dwa gniazdka, proszę bardzo. Zawieszka na owocki, warzywka, zwykła taka bawełniana torebka. Tu jest blat i mamy tutaj różne półki, szafeczki w naszej kuchni, jadalnio, living roomie. Tu jest taka mała szafeczka na wszelakie pierdoły, typu właśnie chusteczki, jakieś kable. Tutaj mamy składzik, bardzo ważna to jest część naszego vana, ponieważ to jest kaseta na naszą butlę z gazem. Ona jest bardzo dokładnie zabezpieczona, tu jest silikon pociągnięty, są uszczelki,
też trzymamy w niej. Się jedzą, tutaj poczekajcie. Wyciągnę, zaraz zobaczycie. To jest butla, która się nazywa Gasbank i ją można wielokrotnie napełniać. Ona nie jest taka, że trzeba ją oddawać i później wymieniać butlę, ale jest napełniana. I ona jest właśnie napełniana z tego wlotu, który Wam Grześ pokazał z zewnątrz samochodu. I to jest gaz LPG, na który ona jest zasilana. I z tej butli właśnie ciągniemy gaz na kuchenkę i na ogrzewacz do wody. Zamykamy. Trochę ją się ciężej zamyka, bo jest tak zabezpieczona. I teraz tak, tutaj mamy trzy szafki. Pierwsza szafka jest ze sztućcami, z kawiarką, kawą, solą, pieprzem. I mamy tutaj dodatkowe takie, to się po angielsku nazywa latches, ale to są po prostu takie zatrzaski po bokach szafek, żeby one nie wyjeżdżały podczas jazdy. To są takie klipsy jakby i wtedy trzeba dodusić i szafka no ciężej wyjeżdża, nie zdarzyło nam się, żeby się otworzyła jeszcze. Druga szafeczka, te same pryncypia, talerze i tutaj ganki, mikser. Proszę bardzo, w zupełności nam to wystarczy. Tutaj po tej stronie mamy również blat, bardzo przydatny. Też nam się przydaje jako na przykład taka stacja do pracy, położyć sobie komputer i tak dalej. Tutaj mamy naszą lodóweczkę Intel B i jest ona na 130 litrów. Proszę bardzo, otwiera się nasze produkty. Malutka zamrażarka jest, no a tak to reszta jest wypełniana po prostu artykułami spożywczymi i musimy przyznać, że naprawdę jest super i myśleliśmy o tym, żeby wziąć mniejszą lodówkę, na przykład taką kasetówkę do Metika, ale ta się jak najbardziej sprawdza, bo chcemy sobie zazwyczaj kupić więcej jedzenia i mieć na dłuższy okres, niż codziennie szukać jakichś miejsc na zakupy, a tak to możemy nad jezioro, w las i nie martwić się tym. Tutaj mamy taką małą też szafeczkę, półeczkę bardziej, półeczkę nad lodówką, w której też mamy dwa koszyczki z tyłu na świeczki, lampeczki, takie rzeczy. Też tutaj na papier możemy sobie położyć i dwa gniazdka również tutaj. Nad przestrzenią roboczą w kuchni mamy również szafki tutaj u góry, jedną i drugą. To jest tak naprawdę jedna duża szafka, tylko po prostu przedzieliliśmy je dla ułatwienia otwierania. I tutaj trzymamy przyprawy, kawy i psie smakołyki. Tu też mamy jakieś tam pierdotka. Jak spojrzymy na górę wana, na sufit, jest szereg lamp tutaj naszych LEDówek. Można sobie włączyć, w którym tylko miejscu chcemy wyłączyć. Jest oświetlenie. Z tej strony, zaraz przy blatach, mamy cztery gniazdka USB. Dwa z każdej strony. Tutaj jest jedno takie malutkie. Proszę bardzo. Pam. Tutaj mamy drugie. I tutaj jeszcze mamy ważną funkcję. Zaraz Wam pokażę. Przy lodówce mamy włącznik i wyłącznik lodówki. Jakbyśmy chcieli na przykład wyłączyć wszystkie inne urządzenia albo wyłączyć lodówkę tylko, to możemy właśnie tym sterować. I tutaj po dwóch stronach mamy sity, nasze siedzonka. Pokażę Wam, że to jest wielofunkcyjne urządzenie, mamy takiego kotka. Proszę bardzo, i tutaj jest przykrywka właśnie tego siedzenia. Wystarczy palec włożyć i z tego robi się już co? Schowek dodatkowy, w którym trzymamy na przykład papier toaletowy albo nasze kosmetyki są tutaj w tym boksie. I wtedy możemy zagospodarować jeszcze więcej przestrzeni. Chowam to tylko, kładę sobie kotek i możemy siedzieć. Nasze łóżko. Nasze łóżko ma wymiar 140 na 2 metry, czyli jest to standardowy materac IKEA, który kupiliśmy i jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, że to jest pełnoformatowe łóżko i szczerze mówiąc bardzo dużo czasu na tym spędzamy, fajnie jest się wyłożyć, tak? Tutaj jak jesteśmy przy łóżku, usiądę sobie, to Wam pokażę więcej detali, pod łóżkiem tak naprawdę zaczyna się nasz storage. Tutaj, jak tylko otworzę ten zatrzask,
proszę bardzo, otwiera się przejście do garażu, części garażowej. To są nasze zapasy, jedna i druga kaseta to jest zapas. Tutaj mamy kolejny schowek, który pierwotnie miał być tak naprawdę budką dla psa, ale skończyło się na tym, że jest takim schowkiem na artykuły gospodarcze i trzymamy w tym wodę, właśnie jakieś zapasy. I tutaj tak, kolejnym miejscem poza łóżkiem, zaraz wam pokażę, jest nasza garderoba, która jest tak naprawdę ratunkiem dla nas. Z dołu mamy, tak się otwiera i mamy różne właśnie tutaj nasze ciuszki. A tutaj mamy też kolejną opcję, też różne tam, jak to powiedzieć, ubrania, które trzymamy chyba bardziej tak na szybko. Mamy dwie lampki nocne, które mogą się wyginać w różne strony. O, proszę bardzo. Można sobie czytać, można zrobić sobie taki cozy light. I tutaj z drugiej strony również. Przy łóżku mamy dwa okna, jedno tutaj, drugie tutaj. Oba są do Metika, tylko o różnych wymiarach. To jest troszeczkę mniejsze, to jest troszeczkę większe. I one mają możliwość i moskitiery, i przyczepianej takiej kotary zasłony. Można je obie rozszczepić i używać tylko jednej. Jesteśmy bardzo z nich zadowoleni, bo ratują nam życie w warunkach komarzego nalotu i innych paskud. Dodatkowo jeszcze, jeżeli chcielibyśmy hamak sobie podwiesić w środku wana, mamy takie haki. Ten hak akurat jest taki multitool trochę, bo nie tylko można hak zawiesić z jednej strony na drugą stronę wana, ale też możemy otworzyć sobie tylnie drzwi i podczepić na przykład T-Rexa albo Ripa i możemy sobie workoutować przy otwartych drzwiach z tyłu.